Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli to ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. Ona obróciwszy się powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im. Wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego, oraz do Boga Mego i Boga Waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. I co jej powiedział? Oto Słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, przez serce Maryi i serce Marii Magdaleny. Przyjdź, Duchu Święty, aby nasze serca płonęły taką samą miłością, jak ich serca. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy wyszli na spotkanie z Panem Jezusem. Przyjdź, Abyśmy już nie płakali, abyśmy już nie szukali Jezusa w grobie, bo On zmartwychwstał, bo On nam się ukazuje oczom naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy szli do braci, mówiąc: Jezus zmartwistał i żyje. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy stali się prorokami, apostołami, smartwy stałego jak Maria Magdalena Maria Maria salavele fa le cherio selen Adonai Maria Adonai afelu Maria Magdalena to niezwykła postać w Ewangelii Kobieta, która była piękna, a jednocześnie inteligentna, silna, stanowcza, uparta, miała to, co chciała. Ale kiedy spotkała Jezusa, kiedy doświadczyła tego, że jej życie, aż do spotkania z Jezusem, było jedną wielką ciemnością biedą duchową, nędzą, grzechem i bagnem. Zapragnęła nowego życia z Jezusem przy Jezusie dla Jezusa. Spotkała miłość, której nigdy wcześniej nie doświadczyła, oprócz miłości egoistycznej, która nie jest miłością zmysłowej porządliwości, która tak naprawdę ją wewnętrznie niszczyła, uśmiercała, powodowała e, dużo bólu rozpaczy bo tylko w Bogu jest miłość, która daje nadzieję i siłę, daje życie. Więc ona zaczęła żyć nowym życiem i wiedziała, że dla niej życie bez Jezusa właśnie jest śmiercią, dosłownie, duchową śmiercią, odchłanią. Ale umiłowała Chrysta, Chrystusa dla niego samego, nie tylko dlatego, żeby ona mogła doświadczać z tego wielu łask, szczęścia, radości, ale umiłowała Chrystusa, bo Jezus stał się miłością jej serca i wszystkim. Dlatego gdziekolwiek był Pan, ona również była. Nauczał, czynił cuda, kiedy umierał na krzyżu, zawsze była. Bo Zmartwychwstaniu, najwcześniej, jak się dało, udała się do, do grobu. Grób był pusty. Płakała, bo nie było jej umiłowanego, jej ukochanego. Tak, jakby właśnie wszystko już było dla niej stracone. Nie ma mojego pana, nie mam po co żyć. Ja chcę po prostu umrzeć. Chcę w tym grobie leżeć, tak, gdzie, gdzie leżał mój pan. Moje życie już naprawdę nie ma sensu. Więc jej płacz był takim. Płaczę właśnie, pełnym bólu, osoby, która utraciła wszystko. Miała osobę, którą ukochała ponad wszystko, nie ma jej, więc nie ma już mnie. Kiedy więc płakała w takim wielkim bólu cierpieniu, kiedy zalewały ją łzy jej twarz, głęboko oszlochała w taki sposób, że aniołowie musieli zareagować, bo kiedy pochyliła się. Zajrzała do grobu, ujrzała tam dwóch aniołów, którzy leżeli w miejscach, jeden w miejscu głowy, drugi w miejscu nóg Pana Jezusa. Wiadomo, Pana Jezusa tam nie było. Jaśnili światłem Chrystusa Zmartwychwstałego. Piękni aniołowie pełni miłości i pokory i pełni szacunku też do Marii Magdaleny. Słowo niewiasto, a nie kobieto, e, znaczy, że właśnie miłowali też razem e, z Panem Jezusem Marię Magdalenę. Szanowali ją. Ale nie chcieli, żeby ona płakała. Jezus tego nie chciał, żeby ona płakała. Bo czas bólu płaczu już się skończył. Teraz jest czas wielkiego szczęścia i radości. Czas uśmiechu, czas, czas e, kiedy trzeba to szczęście związane ze zmartwychwstałym ogłaszać wszystkim. Więc ono się tłumaczy: nie ma mojego pana, zabrano go gdzieś, nie wiem gdzie go położono. Ja chciała powiedzieć: pomóżcie mi, nie wiecie gdzie on jest, pokażcie mi go, a ja go wezmę, ja go zabiorę do mojego, nie wiadomo co miała na myśli. Czy chciała go zabrać do domu, ciało pana. Ale była takim bólu, że nie rozpoznała, że to są aniołowie. Dopiero potem e, zrozumiała, że, że właśnie to są wysłannicy Jezusa. Aniołowie zmartwychwstałego. Oni widzieli zmartwychwstanie Pana, oni widzieli zmartwychwstałego. Oni zostali przez niego posłani. Więc oni e, nie tłumaczą e, Marii Magdalenie. E, gdzie jest Pan Jezus, e, albo że właśnie, że nie mogą e, jej jakoś pomóc, tak jak ona by tego oczekiwała, bo oni są po to, żeby ją przygotować na spotkanie ze zmartwychwstałym. E, za chwilę miał się ukazać jej Pan. I tylko odwróciła się na moment, może wyczuła Usłyszała kroki za sobą, że ktoś się do niej zbliża, e, odwróciła się i ujrzała Jezusa. Ale to był już inny Jezus. Jednej strony ten sam, a z drugiej strony już inny. Bo zmartwychwstały. Jego ciało już nie doświadczało żadnego bólu i nigdy nie będzie doświadczać ani bólu, ani śmierci. Ten sam Jezus powtórza, jednocześnie inny. Jezus pełen chwały, pełen mocy, pełen światłości. Jezus, który promieniował miłością miłosierną, także ją to przenikało. Ona poczuła, że jest umiłowana na nowo przez Jezusa, poczuła, że jest to miłość nie z tego świata. Jezus podobnie więc reaguje jak aniołowie, niewiasto, czemu płaczesz? kogo szukasz, co się stało że tyle łez wylewasz, że zanosisz się od płaczu. Przychodzę do Ciebie, aby Cię pocieszyć, abyś już nie płakała, aby otrzeć Twoje łzy, bo nie ma powodu, żebyś płakała. Czas płaczu się skończył. Yy, więc ukazuje się jej Pan na pewno, uśmiechając się do niej, z wielką radością, podchodząc do niej, żeby go w pełni mogła ujrzeć. I ona jeszcze nie jest w stanie przyjąć tego, że ten Jezus, ta osoba, która stoi przy niej, to jest ten, ten, którego szuka. To jest ten Jezus. Zmartwychwstały, umiłowany król. Być może nie patrzyła na jego oblicze, na jego oczy, tylko właśnie była pełna, tak możemy się domyśleć, zapłakana, więc oczy pełne łez, czyli jakby zamglone. E, e, więc ten ból był tak wielki, że ona e, nie była w stanie przyjąć tego, że jest tak blisko niej umiłowany. Więc ona tłumaczy, że myśląc, że to jest ogrodnik, bo tak sobie pomyślała, no po co miałby tutaj przychodzić, skoro nie ma tutaj już nikogo ani straży? Może jest ogrodnikiem, który robi tu jakieś porządki w ogrodzie, może w związku z tym grobem, może go wziął. Ciało Pana mojego i gdzieś zaniósł może do innego grobu, więc gdzie Go położyłeś, Panie, jeżeli Ty go przyniosłeś, to, to powiedz, gdzie on jest, a ja go wezmę. Zobaczcie, jakie szalone słowa Marii Magdaleny. Ona chciała ciało Pana Jezusa samotnie przenieść, wziąć do siebie, do domu. Jakie szalone słowa i co chciała zrobić potem? namaścić, ucałować Jego ranę, czy może miała jakiś grób pusty, do którego chciała schować ciało swojego umiłowanego mistrza. Nie wiemy co miała na, na myśli, ale widać była, że ona e, e, nie była w stanie przyjąć to, że On zmartwychwstał. Przecież mówił o tym kilka razy, że będzie odrzucone, że będzie wyśmiany, że, będzie biczowany, że będzie ukrzyżowany, że, że zmartwychwstanie trzeciego dnia. Przecież ona to wiedziała. To było dla niej e, e, nowina, którą miała żyć. A tutaj jednak e, nie była w stanie tego przyjąć. Myślała dalej po ludzku, tak po ziemsku. Umarł, więc koniec już. Nic nie da się dla mojego Pana zrobić. Jeszcze może tylko namaścić go Ucałować jego martwe ciało. I zauważmy, jak Pan Jezus stopniowo ją przekonuje, usposabia, przygotowuje do tego, żeby ona mogła w pełni go zobaczyć i uwierzyć. Żeby to nie było dla niej zbyt wielkim szokiem, z wielkim wstrząsem tylko stopniowo. Być może gdyby od razu Pan Jezus się jej ukazał, nagle ona by się odwróciła, zobaczyła, tak w sensie no właśnie tak całkowicie w pełni od razu, być może by zakończyło się to tym, że ona by z takiego wstrząsu może nawet umarła. Nie wytrzymała tak emocjonalnie, psychicznie, sercem. I wtedy Pan się do niej odzywa z taką słodyczą, z taką czułością, z taką miłością wymawiając jej e, imię, jak nikt nigdy tego nie czynił. Tak jak czynił to tylko Jezus, jej Pan, jej Rabuni, jej umiłowany, ukochany nauczyciel. Więc ona e, już była pewna, że to jest jej właśnie Pan, to jest jej miłość, miłość jej życia, że miłość jej życia żyje że On zmartwistał eee, I ona wykrzyknęła na pewno, można powiedzieć, na cały ten ogród, w którym był ten, ten pusty grób i w którym był Pan. Rabuni, mój nauczycielu. Ona też z wielką słodyczą, czułością zwracała się do swojego Pana i przed śmiercią i po zmartwychwstaniu. A może nawet jeszcze bardziej, jeszcze większa była miłość, jeszcze bardziej oczyszczona, jeszcze bardziej dojrzała, jeszcze głębsza, jeszcze piękniejsza do Jezusa. Mój nauczycielu, to jesteś Ty. To nie jesteś ogrodnikiem. Już wszystko wiem. Ci, którzy byli w grobie, to aniołowie. A Ty jesteś moim panem. To jesteś Ty, moja miłość. I na pewno wpatrywała się Chrystusa w Jego rany, w Jego oblicze, w Jego oczy pełne gorącej miłości do Marii Magdaleny. Jakie piękne spotkanie. Oblubieniec, oblubienica. Pan Jezus taką wielką, szaloną miłością ukochał Marię Magdalenę, a Maria Magdalena Jezusa. Pan jest jeszcze ją tak trochę E, napomina, żeby go nie zatrzymywała, bo być może chciała go objąć, przytulić, przynajmniej jego stopy, a może nawet i dłonie. I, i mówi, nie, jeszcze nie dotykaj mnie teraz, muszę iść do Ojca, Ojca mojego, waszego, Boga mego, Boga waszego, jeszcze nie teraz, przyjdzie na to czas, na tą czułość związaną też z tym, że będę mógł cię przytulić do serca, będziesz mógł ocułować moje rany chwalebne, moich stóp, moich dłoni przyjdzie na to czas. Na wszystko jest czas. Miłość na wszystko wyznacza czas. I więc to, że przeżyliśmy trydium paschalne, że jesteśmy teraz w Oktawie Wielkanocnej, to dlatego, że miłość Jezusa to wszystko ustaliła dla nas, przygotowała. Żebyśmy mogli żyć w takiej atmosferze spotykania się z naszym Panem każdego dnia. Z miłością. Nie ma większej miłości od tej. Więc ta kolejna Eucharystia pełna chwały, to jest czas miłości, czas uwielbienia, czas spotkania, ale nie czas łez, tylko czas radości. Jesteś jak Maria Magdalena dla Jezusa. On teraz mówi do ciebie po imieniu, wymawia Twoje imię. Dla niego Twoje imię jest święte, bo za Ciebie umarł, bo dla Ciebie zmartwychwstał. Bo dla Ciebie żyje, dla Niego, dla Jezusa, po Bogu Ojcu, po Maryi, jesteś najważniejszą osobą, najbardziej ukochaną. Naprawdę. To jest fakt, to jest rzeczywistość, niezmienna na wieki. Więc żyjmy, żyj tą miłością. To miłością, która jest potężna jak śmierć, ale nawet potężniejsza niż śmierć. Bo jak śmierć potężna jest miłość, a żar jej to żar ognia. Wody wielkie nie zdołają mu gasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeżeli ktoś za miłość oddałby wszystkie skarby swojego domu, pogardzą nim tylko. Bo nikt nie zrozumie człowieka, który doświadczył spotkania z Jezusem miłością i który umiłował Jezusa miłość. Tylko ten, który tą miłością szaloną żyje, jest w niej pogrążony, jest w niej ją napełniony, jest w nią rozpalony i tej, dzięki tej miłości żyje. Tak, widziałem Pana tak jak Maria Magdalena i chcę to ogłosić wszystkim.